każdą osobę, tak dosłownie od mojej młodszej siostry po moich rodziców i dziadków. Każdy powinien zobaczyć to centrum, zobaczyć jak działa gospodarka, jak się tworzyły unie gospodarcze, unie walutowe i skąd w ogóle wziął się pieniądz i po co on nam jest. W pierwszej kolejności zaprosiłbym swoich znajomych i pokazałbym ich jakby, czym jest to miejsce i jest to też, myślę, dobra okazja do spędzenia ciekawego czasu na weekend na przykład. Myślę, że nie ma skonkretyzowanej kategorii wiekowej. Na pewno jest to miejsce, które będzie ciekawe dla dzieci z uwagi na to, że jest bardzo różnorodne i z uwagi na właśnie różnego rodzaju interaktywne ekspozycje, ale podejrzewam, że również większość dorosłych osób nie ma świadomości, jak ciekawa, jak rozległa jest historia pieniądza, ponieważ tutaj możemy zobaczyć eksponaty przecież zarówno od antyku, aż właściwie po współczesność. Myślę, że my generalnie mamy bardzo małą wiedzę na temat tego, czym są pieniądze, jak one powstają, jak one wyglądają, jaka jest historia. Na co dzień wydaje nam się, że to są takie papierki, które są zrobione z papieru, chociaż wcale nie są z papieru, przynajmniej te polskie złote. Czy to są jakieś takie monety wykonane po prostu z metalu. Mamy na ten temat niewielką wiedzę, więc warto tutaj przyjść, warto zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa, w jaki sposób to wszystko jest skonstruowane, ale też dowiedzieć się generalnie o walutach światowych, o banknotach, o monetach. Tutaj jest pokazana wspaniała historia. Myślę, że jest to miejsce tak skonstruowane, że jest tu chyba wszystko i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zarówno jest to miejsce dla miłośników elektroniki, a jak również dla osób, które cenią sobie poznawanie historii poprzez tradycyjne papierowe czy klasyczne doznania.